Duda Dobralczyka. Sił do służby dla języka ojczystego. Życzenia prezydenta Dudy dla Jerzego Bralczyka. Sił do ważnej służby dla języka ojczystego. Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia urodzinowe profesorowi Jerzemu Bralczykowi. W liście prezydent prosił o przyjęcie serdecznych gratulacji i najlepszych życzeń z okazji 75. urodzin i dziękował za liczne osiągnięcia w pracy popularyzatorskiej, w której upowszechnia pan wzorce poprawności i piękna języka ojczystego. Andrzej Duda wyraził także najwyższe uznanie dla wybitnej wiedzy i wspaniałego dorobku autorskiego profesora Jerzego Bralczyka. Przypomniał, że w swojej działalności naukowej i edukacyjnej zawsze kierował się pan profesor głęboką troską o polszczyznę, która stanowi fundament naszej wspólnoty i najcenniejsze dziedzictwo narodowe. Zaznaczył ponadto, że pańskie publikacje i wystąpienia nie tylko wskazują właściwe praktyki, lecz same również doskonale ilustrują, jak należy korzystać z języka. Znawca, który autorytet akademicki łączy z rozpoznawalnością i niezwykłą popularnością, kultywowanie tradycji i zarazem zrozumienie dla konieczności i potrzeby rozwoju, dbałość o elegancję i humor, pielęgnowanie sztuki krasomówczej także jako elementu savoir vivre, wszystko to sprawiło, że jest pan dziś uczonym i znawcą, który autorytet akademicki łączy z rozpoznawalnością i niezwykłą popularnością, czytamy w liście. Andrzej Duda do Jerzego Bralczyka. Współczesna polszczyzna zawdzięcza panu bardzo wiele. Należycie doceniając wagę przykładu idącego z góry, wiele uwagi poświęca pan profesor językowi elit politycznych i dziennikarskich, na których wzorują się szersze kręgi odbiorców komunikatów, płynących ze środków masowego przekazu. Jest pan również wnikliwym obserwatorem języka reklam, kształtującego powszechne wyobrażenia i aspiracje, a zarazem obraz świata. A jednocześnie sam stał się pan osobowością medialną, a pańskie nazwisko, renomowaną marką, przyciągającą publiczność zainteresowaną tematyką lingwistyczną, ale też po prostu lubiącą słuchać rzeczy mądrych, przedstawianych w atrakcyjny sposób. Słowem, współczesna polszczyzna zawdzięcza panu bardzo wiele, a wraz z nią i my, jej codzienni użytkownicy i twórcy, podkreślił prezydent. Za to wszystko z serca panu profesorowi dzisiaj dziękuję. Raz jeszcze gratulując jubileuszu, życzę zdrowia i niezmiennej pogody ducha oraz niewyczerpanego entuzjazmu, inspiracji i sił do tej ogromnie ważnej służby dla bezcennego dobra wspólnego, jakim jest język ojczysty, zakończył swój list prezydent Andrzej Duda.